A jest nim Cezary Żak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O właśnie, ten głos znakomicie Państwo znają. Jeden z najbardziej cenionych aktorów, głównie znany z ról komediowych, ale nie tylko. Chyba nie będzie wielką niedyskrecją, jeżeli zdradzę, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, bo pochłonęła nas proszę, rozmowa w nawiązaniu do tej informacji z przeglądu prasy o tym, że koty zawładnęły internetem i też o tym, że teraz dominują takie bardzo powierzchowne Relacje, dzielenie się codziennością, nie wiem czy pan tej presji. Uległ i w jakim stopniu? Żeby... Właściwie tak, uległem trochę e, za namową producentów teatralnych, którzy powiedzieli, musisz założyć fanpage, ponieważ ludzie chcą wiedzieć, gdzie ty grasz w Polsce, przedstawienia. Gram ich 300 spektakli rocznie. E, e, więc e, prosimy cię, żebyś założył coś takiego. I założyłem i rzeczywiście tam mam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy śledzą ten mój fanpage. A, a ja się przyznam, że ja innych fanpage'ów albo <laughs> Nie, 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 nie śledzę, nie, nie mam na to czasu. Jest to sposób na komunikację z miłośnikami, ale myślę, że w Pana przypadku, w przypadku takich artystów, to jest niejako rzecz wtórna. To znaczy, jest ogromny dorobek i rozpoznawalność, i pewna stałość. Tego, że pan jest obecny, że mhm. kojarzy się z dobrymi emocjami, i wtedy to, to naturalne, że ludzie chcą znaleźć napisać, skomentować. To jest zupełnie inny rodzaj popularności w sieci niż ta, którą zdobywają młode gwiazdy, które od tego muszą zaczynać. Znaczy, to nie jest I takie... bardzo często na tym kończą. Ma, no tak, mam, na, mam takie poczucie, że to nie jest ulotne. Rzeczywiście ludzie wracają do mnie, piszą, a wie pan, rozmawiałem z panem rok temu tam na jakimś czacie, na tym fanpage'u i a co pan sądzi o tym i o tym i o tym? Albo byłem na przedstawieniu nie wiem, w Tarnowie czy w Szczecinie, widziałem pana i e, c, kiedy pan przyjedzie po raz kolejny i tak dalej. Rzeczywiście ludzie wracają i są mi wierni, jakby to nie zabrzmiało. Jak to zmienia też relacje pomiędzy Panem a odbiorcami? Sztuki, bo niegdyś tą jedną z niewielu reakcji, poza powiedzmy jakimiś tam rozmowami po premierze, po spektaklu bardzo bezpośrednimi, to były recenzje teatralne. Teraz wszystko się zmieniło. Recenzje to jest bardzo często dla niektórych wyznacznik tego, na co pójść, a dominuje ta opinia vox populi, czyli internautów. Ale to dobrze, że jest, taka, że jest taka opinia. Ja się nieraz przekonałem w Warszawie na przykład, że jak dobrze pójdzie po mieście o danym przedstawieniu, to ludzie chodzą. Ja mam przyjemność grać w ochteatrze, do którego to teatru ludzie bardzo chodzą. Ale parę razy było tak, że jak coś tak słabiej poszło, to rzeczywiście to się odbijało na frekwencji. Chociaż to były nieliczne przypadki. Ja mam to szczęście, że gram w przedstawieniach, które są oblegane w Ochteatrze. I, i, I tak jest. Rzeczywiście tych recenzji teatralnych z prawdziwego zdarzenia już teraz nie ma. Znaczy, one są gdzieś tam w internecie. no Szary widz tego nie czyta, podejrzewam. Tak jak kiedyś można było. Ja pamiętam czasy, jak zaczynałem w roku 1985, kiedy naprawdę kilka dni po premierze otwierało się gazetę, po którą trzeba było pójść do kiosku. Otwierało się gazetę i, i szukało się. Tchem Ta. tak, O sobie i o, i o przedstawieniach. No nie, to już. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce zajrzeć do jakiejkolwiek recenzji, musi poszukać tego w internecie. Wspomniał Pan o och, teatrze już wkrótce, bo bodajże w połowie stycznia, dziewiąte urodziny tej 16. sceny. Tak jest. Tak. Jak szybko to minęło? Właśnie. Od momentu, kiedy powstała na ochocie yy, ta, ta, ta scena. druga, druga odsłona, z... prawda? Bo to yy, komplementarność wobec teatru Polonia. No tak, ta fundacja Krystyny Jandy powstała w 2004 roku. W 2005 roku odbyła się pierwsza premiera w teatrze Polonia, jeszcze tam przy Marszałkowskiej. A w 2010 yy, yy, otworzył się och Teatr przy Grujeckiej. Pierwsza premiera to była Wassa Żeleznowa Gorkiego. No i, i te kilkadziesiąt premier do dzisiaj rzeczywiście się odbyło. Ja gram w sześciu przedstawieniach w tym teatrze. Miałem dwa razy z możliwość, żebym wyreżyserował też przedstawienia. I to przedstawienie, które będzie zagrane dla widzów w prezencie 14 bodajże w poniedziałek. To jest moje przedstawienie trzeba zabić starszą panią z barbarą kraftówną w roli głównej. Grane przedstawienie od pięciu, już prawie sześciu lat, około 170 razy już zagraliśmy to przedstawienie. Opowieść o y, takich no, nie do końca udanych złodziejaszkach, którzy gdzieś e, wynajmują mieszkanie tuż obok. Starszej pani? Tak, to jest w gatunku. Pozwać. To jest komedia kryminalna Erika Czapela, wybitnego takiego e, komediopisarza e, angielskiego. Ja zrobiłem dwa przedstawienia jego autorstwa. Truciciel też grany w ochoteacie i właśnie Trzeba zabić starszą panią. E, e, historia tego przedstawienia jest taka, że Krystyna Janda, z którą gram w jednym z przedstawień Weekend's Air, e, e, mamy taką przerwę w graniu w, w, w pierwszym akcie i ona mówi: Wiesz, ja znalazłem, dostałam taką sztukę, która mi się bardzo podoba. I uważam, że ty się ją wyreżyserować. Ja mówię: Ja, dlaczego? Ja nie, nie jestem reżyserem. Ja, ja nigdy nawet nie myślałem o tym, żeby reżyserować. Sztuki. Ona mówi: Słuchaj, z twoim ponad 30-letnim doświadczeniem aktorskim m, powinieneś się tym zająć. Ja coś czuję, że ty będziesz miał e, tam coś do powiedzenia. Tym bardziej, że to jest taka bardzo aktorska sztuka. No i ja rzeczywiście pochyliłem się nad tym tekstem. Pojechałem do Londynu, zobaczyłem premierę tej sztuki Lady Killers, to się nazywa w Londynie. I a, tylko właśnie Krystyna Janda powiedziała, tylko pamiętaj, że musi Barbara Kraftówna zagrać, bo to jest absolutnie dla niej rola, i tak dalej i tak dalej. Spotkałem się z panią Barbarą na czekoladzie, bo z panią Basią się spotyka na czekoladzie koladzie nie na kawie. Mhm. No i ona powiedziała że tak, że bardzo chętnie i tak dalej. Anekdotą jest również to, że on się tak rozgaduje. Nie, bardzo dobrze, że tam jeszcze świętej pamięci Wojciech Pokora tak grał jest. w tym przedstawieniu. Jest to, że oni po kilku próbach zostawili mnie Reżysera na, na scenie i powiedzieli: Słuchaj, ty musisz nas traktować normalnie, bo ja nie odważyłem się dać im uwag. No bo jak ja będę dawał uwagę jakąś aktorską legendom. Żyjącym legendą, a oni mówią: no nie, no coś ty oszalał. Przecież my, my jesteśmy aktorami, którzy łakną reżysera, łakną takiego oka z zewnątrz. Zresztą ja też jestem takim aktorem. Nie umiem sam się wyreżyserować. No i, no i rzeczywiście od tego momentu się odważyłem, i, i, no i sztuka jest grana do dzisiaj, tak jak powiedziałem. No to jeżeli pan mówi, że sam się nie potrafi reżyserować, to w takiej podwójnej roli, kiedy także jest pan na scenie, a z drugiej strony jest reżyserem, to kto reżyseruje tę, pana rolę? No właśnie, nikt mnie nie reżyseruje. Wtedy najgorszą rolą w tym spektaklu to jest moja rola. Ja mam zawsze największe pretensje do siebie przed premierą. No i ta rola potem dojrzewa przez kilka czy kilkanaście przedstawień. A w, w którym momencie spektakl komediowy gra się państwu najlepiej? Czy wtedy, kiedy on się pojawia i jest taka świeżość, jest ten. Moment pierwszego zetknięcia z publicznością, sprawdzenia czy te wszystkie założone przez nas reakcje yy, działają. Mhm. Czy w momencie, kiedy już jest właśnie trochę ten spektakl, jak tak osiądzie i, i państwo grają, czy wtedy, kiedy już po. Kilku latach. Państwa być może ta historia już nie śmieszy. Muszę panu powiedzieć, że i wtedy, i, i wtedy, wtedy, i wtedy. Naprawdę, dlatego że rzeczywiście to pierwsze zetknięcie z publicznością jest niezwykle ważne. E, dlatego ja na przykład lubię, jak już na drugą generalną przychodzi publiczność i słyszę reakcje, i wiem, czy to w dobrym kierunku idzie, czy, nie, czy w niedobrym. E, bo miałem kiedyś takie przedstawienie, jeszcze będąc we Wrocławiu, że grałem w komedii i przyszła publiczność na premierze. I nikt się nie śmiał. To straszne. Dla aktora to jest potworne, dla reżysera jeszcze gorsze. To znaczy, że coś gdzie, gdzieś te klocki pytanie, były źle poukładane że... no, mm -hmm. prawdopodobnie. Albo publiczność była dość nie, szczególna, nie, bo nigdy na premierę... nie wolno zwalać winy na publiczność. Nie, publiczność jest zawsze dobra, wspaniała i cudowna. Zresztą sam fakt, że przyszli do teatru, poświęcili wieczór i zapłacili za bilet, naprawdę stawia ją na, na, na piedestale. Może tam ci mieli zaproszenie. Natomiast. <śmiech> <śmiech> Natomiast później e, e, jak spektakl rzeczywiście. Okrzepnie, to my, aktorzy, no, mamy oczywiście większy luz w graniu, szczególnie komedii i to przedstawienie płynie i to się czuje, jak ono płynie. A potem po stu iluś, czy po dwustu razach, rzeczywiście czasami u aktorów się włącza taki twardy dysk i my gramy. Nie wiem, czy wstyd się przyznać. Ja czasami mam coś takiego, że jak gram 284 raz, to myślę, co jutro będę robił rano. A tu grami, ludzie się śmieją, ale, yy, ale to są rzadkie przypadki od razu panu mówię. Yy, yy, yy. I nie, nigdy nie miałem jakiegoś takiego zwrotnej informacji, że publiczność była niezadowolona yy, z tego, jak ja gram i tak dalej. To się zdarza bardzo rzadko. Myślę, że to też nieunikniony los, kiedy wychodzi się na scenę 300 razy w roku, to jeszcze do, jeżeli doliczymy do tego transport przejazdy, bo no to tak, nie tylko Warszawa, tak. to praktycznie. No można powiedzieć, czas że nasz, na... nasz zawód, przepraszam, wrócił do korzeni. My, my, a my, aktorzy, teraz rzeczywiście zaczęliśmy bardzo dużo podróżować po Polsce. Kiedyś się tyle nie podróżowało e, ze spektaklami i, 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 i gramy w różnych nawet małych miejscowościach. Teraz dzięki unii Europejskiej, domy kultury z tych małych miejscowości zostały wyposażone w takie sale, w taki osprzęt, w takie oświetlenie i, i, i fotele, że, że aż przyjemnie jest tam grać, w takich zupełnie naprawdę małych miejscowościach. A czy internet, telewizja też zglobalizował publiczność teatralną, czy ona w tych mniejszych miejscowościach oczekuje czegoś innego niż publiczność, która przychodzi na przykład do och teatru? Tego nie wiem. To, to, to nie, nie odpowiem panu na to pytanie. Ja nie widzę różnicy jakiejś gigantycznej między publicznością warszawską, a publicznością w Tarnowie czy w Pile. Naprawdę, publiczność może dlatego, że ja gram w komediach głównie, yy, a w teatrze to już naprawdę w komediach. Yy, i no, ona się śmieje identycznie, w identycznych miejscach, w Warszawie i, i w Pile. Więc nie, nie widzę żadnej różnicy i, tak jak wcześniej powiedziałem, nigdy nie obarczam publiczności jakąś odpowiedzialnością, że dzisiaj poszło gorzej. Kiedy patrzy pan z perspektywy na to, co się udało, to myśli pan sobie: miałem szczęście od samego początku, od przekroczenia progu szkoły teatralnej? Tak. Tak, coś, coś w tym jest. Ja miałem szczęście przede wszystkim spotkać ludzi na swojej drodze, którzy gdzieś tam zobaczyli, co ja potrafię i w czym ja się będę sprawdzał i, i tak dalej, i tak dalej. I tak było od szkoły. Już sam fakt, że ja się dostałem do szkoły teatralnej za pierwszym razem. A to komisja, z tego co ja pamiętam, była zachwycona. No tak, ale ja nie byłem taki do końca zachwycony. Ja właśnie nie wiem, dlaczego ja się dostałem. No, po prostu wymyśliłem, że. Że dobiorę sobie taki, a nie inny repertuar na, na, na egzaminy do szkoły teatralnej, zaśpiewam pszczółkę maję, co się wydawało chyba oryginalnym pomysłem. No i przyjęto mnie. I tyle. Potem. Nie radziłem sobie na pierwszym roku, bo jest taki przedmiot elementarne, zadania aktorskie i ja do końca nie wiedziałem, co to znaczy. Eugeniusz Korin nas uczył tego przedmiotu i gdyby nie wybuch stanu wojennego, to pewnie by mnie wyrzucono na zbity pysk z tej szkoły. Ale wybuch stan wojenny, 13 grudnia ogłoszono stan wojenny i ja i, i wróciliśmy tam w koniec stycznia czy luty i zaliczono nam wszystkie przedmioty. Przechodzimy na drugi semestr bez egzaminów. <laughs> tu też jest taka anegdota, Igor Przegrodzki, ówczesny dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, czekał na tych studentów właśnie tam któregoś lutego i ja przyjechałem jako pierwszy do, do budynku Szkoły Teatralnej, ponieważ dojeżdżałem z brzegu Dolnego, mojego rodzinnego miasta i dziekan Igor Przegrodzki powiedział tak, no tak, żak mało zdolny, ale punktualny. <laughs> I potem, y, potem trafiłem na Eugeniusza Korina, któremu bardzo dużo zawdzięczam, jeśli chodzi o, o, o takie myślenie o aktorstwie. Na czwartym roku przy dyplomie, y, y, zrobiliśmy mandat Erdmana. Y, 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 bardzo się dużo nauczyłem, bardzo dużo zrozumiałem. Y, na przykład to Eugeniusz Korin napisał mi w y, programie Śmiech to nie jest jedyna wartość w teatrze, a pewnie mnie się wydawało, że tak jest. A potem rzeczywiście już w teatrze spotkałem wielu reżyserów, którzy postawili na mnie i to zarówno we Wrocławiu, jak i tutaj w Warszawie. Potem spotkałem Krystynę Jandę i się otworzył zupełnie nowy rozdział w moim życiu, który mam nadzieję będzie trwał do końca moich dni. Tego życzymy. Najbliższa szansa, aby zobaczyć pana. 14 stycznia trzeba zabić starszą panią, czyli dziewiąte urodziny Och Teatru. E, wszystkiego dobrego na 2019 rok. Bardzo dziękuję. Cezary Żak był gościem Poranka Dwójki. Kłaniam się państwu.